A ja ci powiem, że ja miała jeszcze taką fajną przyśpiewkę, ale teraz taką nawet do tańcowania. Zobaczcie. Kozie rybych tańcowała, kozie ryby mi dajcie, czarne butki potargała, czerwone mi dajcie. O. Przyszła Karolinka do Cooking Challenge. Przyszła Karolinka do Cooking Challenge. Witamy Was serdecznie w naszej kuchni Cooking Challenge. Jorzek jest Agnieszka. A Jorzek jest Kasia. Przyszły my porozprawiać Wam o tym i o tamtym. Jak to jest pięknie na Śląsku, jakie mamy gryfne działchy i fajnych synków. A dzisiaj co Wam ugotujemy? Modro kapusta. Zapraszamy. Zapraszamy. Idziemy do kuchni. No i co? Bierzemy się do roboty, dziołka. Ja, dziołka, podaj mi noża. Oż, proszę. Będziemy szatkować. Śląskie dziołchy bardzo lubią gotować dla swoich chłopów. Zresztą oni bardzo robotni są. Dawaj, dawaj, co dalej? Karliczku, karliczku, co tam niesiesz w koszyczku? Karliczku, karliczku, co w koszyczku masz? To trzeba w ogóle od tego zacząć, że na Śląsku to jest naród wesoły. Tam nie można się martwić, niczym zamartwiać, bo tak jak ktoś to kiedyś opowiadał, po prostu ciężko robota jest, zwłaszcza dla mężczyzn. Dokładnie. Zwłaszcza na kopalni. Którzy pracują na kopalniach, ale żeby był akcent radośniejszy, to kobiety tańcują w zespołach, występują na scenach, ważą pyszne łobiotki. Dziołcha, dry nie godaj, bo obiad trzeba ważyć. Gardiny żeś uprała? Ja, uprała. No, zoki? A, no zoki też. A. Szkoda, że dzisiaj zołzy nie robimy na łobiot. O, zołza to je ma. Zołza to je, no mój coś, stary, tak? Jak zobaczy zołza, słuchaj, to po prostu tak wonią mu przez tydzień. Ja, jasne, ale... Że się z kuchni nie ruszy. Zołza to jest sos, pyszny sos do rolad, którym polewamy też te kluski z taką małą dziureczką. A my na Śląsku to, moi kochani, trzymamy się zawsze w kupie. U tak nas jak... gościnność jest przede wszystkim. Kochani, modro kapusta gotowa, zaproszamy Was na Śląsk. Któryś weekend na pyszna modro kapusta, do tego kluski i rolady. I myślę, że się dowiedzieliście fajnych rzeczy o Śląsku, o dziołchach ze Śląska, no i trochę o synkach. No. Synki to są oczywiście nie synusie malutkie, tylko chłopcy. Dokładnie. Synki, dobra. A teraz chcieliśmy jeszcze, moi kochani, na zakończenie nominować dwie osoby. Tak. Aby przyszły do tej kuchni. Kogo Będzie nominujesz? To Małgosia Mazurkiewicz, bardzo fajna kobietka, która robi wszystko z myślą o kobietach. Natomiast ja chciałabym nominować moją starszą córkę Polę, gdyż ma bardzo ciekawe pomysły na życie dla nastolatek i oczywiście też kuchenne propozycje, które są takie unikatowe. Na pewno będziecie zadowoleni.